rozdział 19, 5 Księgi Mojżeszowej, komentarz Charlesa Henry'ego McIntosha. Nie przesuwać granicy. W wierszu 14, 19 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej znajdujemy kolejny dowód troskliwości i opieki Bożej okazywanych Jego ludowi, jak też Jego łaskawe uczestnictwo we wszystkim, co dotyczyło Go w sposób mniej lub bardziej pośredni. Nie przesuwaj granicy Twego bliźniego, jaką zakreślili przodkowie na Twoim dziedzicznym dziale nadanym Ci w ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój, abyś ją objął w posiadanie. Miejsce to zapoznaje nas, gdy rozważamy je w jego dosłownym znaczeniu, z pełnym miłości sercem Bożym i pokazuje nam, jak interesował się i zajmował wszystkimi sprawami swego umiłowanego ludu. Izraelowi dał nie tylko kraj, lecz także każdemu plemieniu i każdemu rodowi wyznaczył z osobna teren, aby nie było chaosu i powodu do kłótni o prawo własności. Każdy Izraelita był poniekąd dzierżawcą Boga Izraela, który dobrze znał niewielki obszar przydzielony każdemu z członków jego ludu. Czuwał nad nim i chronił go przed intruzami. Dlatego każdy mógł w pokoju mieszkać w swojej winnicy i pod swoim drzewem figowym, radując się tym, co otrzymał od Boga, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Niemniej jednak miejsce to ma także duchowe znaczenie. Czy nie ma także duchowych kamieni granicznych w Kościele Bożym, które z prawdziwie Bożą dokładnością zostały ustanowione przez apostołów naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa? Z całą pewnością są. Oko Boże czuwa nad nimi. Możemy być pewni, że Bóg nie pozostawi bez kary tych, którzy je przesuwają. Nie chciałbym jednak głębiej zajmować się kwestią, na czym granice te polegają, ponieważ zetknęliśmy się z tym tematem już we wcześniejszych rozważaniach. Niemniej jednak każdy chrześcijanin powinien wykazać się stanowczością względem tych, którzy pod pozorem postępu i rozwoju przesuwają kamienie graniczne Kościoła Bożego i na miejsce kosztownej nauki Chrystusowej i Jego apostołów wprowadzają swoje mętne światło, nauki i filozofii. Nie potrzebujemy Go. Posiadamy Chrystusa i Jego Słowo. Cóż można by nam jeszcze dać? Czy rzeczywiście potrzebujemy w sprawach Bożych ludzki postęp i rozwój, mając to, co było na początku? 1 Jana, 1 rozdział, 1 wiersz, 2 rozdział, 24 wiersz. Cóż nauka i filozofia mogłyby zrobić dla tych, którzy posiadają całą prawdę Bożą? Niewątpliwie powinniśmy robić postępy w poznawaniu Chrystusa i dążyć do tego, by coraz to lepiej odzwierciedlać Chrystusa w naszym codziennym życiu. Ale filozofia i nauka na nic się tu nie zdadzą.